przyjaciele, nazywamy się Kościół Mocy. Możecie nas znaleźć w internecie. Możecie nas znaleźć na Facebooku. Jest tam bardzo dużo świadectw. Wszystkich ludzi, tych, którzy spotkali się z Jezusem. Tych, którzy dotknęli uzdrowienia, którzy przyjęli to uzdrowienie. To jest także dla was. Ludzi, którzy wyprostowali swoje życie, dlatego że poznali żywego Boga. Tak jak powiedziałam, możecie wejść na naszą stronę Kościół Mocy. Możecie nas tam zobaczyć. To wszystko jest także dostępne dla was, dla tych, którzy narodzą się z Bożego Ducha, dla tych, którzy spotkają się z Jezusem. Jezus przyszedł do nas, do mnie i do was, do wszystkich ludzi. Dał się poznać i tak samo daje się poznać teraz. To jest ten sam Bóg. To jest ten sam Bóg, który chodził 2000 lat temu po ziemi, który z wielkiej miłości do człowieka poszedł na krzyż po to, ażebyśmy my, jeżeli uwierzymy w Niego, nigdy nie musieli ponieść kary za nasz grzech. Ja narodziłam się z Bożego Ducha, uwierzyłam w Jezusa i w Jego krzyż. I Jego zwycięstwo na krzyżu jest moim udziałem, tak samo może być waszym. Na krzyżu wykonało się uzdrowienie z każdej choroby, każdą jedną chorobę. Nawet wtedy, gdy lekarze mówią, nie ma ratunku. Nawet wtedy, gdy lekarze mówią, jest to genetyczne, gdy nic się nie da zrobić. Z każdej choroby na krzyżu wykonało się uzdrowienie. To może być też waszym udziałem. Jezus na krzyż wziął każde zniewolenie, każdy nałóg, każdą jakąś chorobę psychiczną, obsesję, czy cokolwiek, co cię zniewala, cokolwiek, co ogranicza twoje życie. Jezus wziął to na krzyż. Jeżeli ty narodzisz się z Bożego Ducha, możesz stać się wolnym człowiekiem, bo On to wziął i poniósł za to karę. Jezus na krzyżu stał się ubogi po to, ażebyśmy my mogli być bogaci. Jeżeli jesteś biedny, nie musisz cierpieć biedy. Możesz przyjść z tym do Jezusa, uwierzyć w Jezusa i w Jego zwycięstwo. A Jego bogactwo i chwała będzie twoim udziałem, tak jak jest moim. Jezus na krzyżu wziął całe odrzucenie na siebie po to, żebyśmy my mogli być zaakceptowani, żebyśmy my mogli przyjść do Boga, który jest dobrym tatą, który jest ojcem, z podniesioną głową, nie bojąc się. Bóg jest dobry i tylko dobry, to jest dobry tata. On nie zsyła chorób, nie zsyła żadnych nieszczęść na ludzi. Jeżeli ktokolwiek ci powiedział, że tak jest, to cię oszukał. Bóg nikogo nie karze, On ukarał Jezusa za wszystkie grzechy. Ale Jezus zmartwychwstał i żyje, jest żywym Bogiem i Jego zwycięstwo może być udziałem każdego z nas przez wiarę, każdego z nas. Być może się teraz śmiejesz, ale kiedyś będziesz musiał sobie zadać to pytanie, kim dla ciebie jest Jezus i co zrobiłeś z tym poselstwem, które usłyszałeś na ulicy. Przyjdzie to do ciebie, że będziesz musiał udzielić odpowiedzi na to pytanie. Każdy z nas, przyjaciele, musi narodzić się na nowo. Każdy z nas, jeżeli chce, ażeby życie Jezusa, zwycięstwo Jezusa na krzyżu, życie wieczne i niebo, stało się Jego udziałem. Ewangelia jest bardzo prosta, taka sama dla każdego. Taka sama dla biednych i taka sama dla bogatych. Taka sama dla tych z nizin społecznych i tych, co uważają, że są kimś więcej. Taka sama dla tych białych kołnierzykach i taka sama dla bezdomnych. Taka sama dla ćpunów i taka sama dla tych, którzy u sami siebie postawili w miejscu Boga. Dla wszystkich jedna i ta sama nowina o Jezusie, który za każdy nasz grzech umarł na krzyżu, który wziął tam każdą chorobę, każde nieszczęście, każde zniewolenie i został odrzucony po to, żebyśmy my mogli w Jego miejsce wejść.
On zmartwychwstał. On śmierć pokonał. Dlatego śmierć nie musi panować w życiu żadnego człowieka, który narodzi się z Bożego Ducha. Jego zwycięstwo jest udziałem tych, którzy uwierzyli i narodzili się z Bożego Ducha. Ja tak żyję, zwyciężam każdego dnia. I to może być też waszym udziałem. Tak jak wam powiedziałam, możecie wejść na naszą stronę Kościół Mocy, czy na internecie, czy na Facebooku, czy na kanał na YouTubie. Znajdziecie tam mnóstwo świadectw ludzi, którzy spotkali się realnie z Jezusem, żyją z Nim każdego dnia, znają Go jako żywego Boga, mają z Nim relacje, którzy zostali uzdrowieni, uwolnieni. Złożą wam tam świadectwo ze swojego życia. To są informacje, jakich wasze uszy nie słyszały. To jest to, czego wy nigdy jeszcze być może nie doświadczyliście i nie widzieliście. To jest słowo życia. Słowo mądrości i prawdy do waszego życia. Coś, co jest podniesieniem. To, co słyszycie, potraktujcie jako głos wołającego do pustyni, na pustyni. Bo wasze życie takie jest. Gdy zostaniecie sami, to wiecie, że tak naprawdę wewnątrz siebie macie pustkę. I jedynym rozwiązaniem na to jest spotkanie z Jezusem. Wiem, co mówię, bo byłam w takim miejscu jak wy. I tak jak wy teraz usłyszałam dobrą nowinę. I to było jak głos wołającego na pustyni, bo takie było moje życie. Na pozór było wszystko dobrze, ale wewnątrz mnie miałam pustkę. Miałam pustkę. Usłyszałam dobrą nowinę o Jezusie i uwierzyłam. I powiedziałam, chcę Ciebie. I tak samo ta dobra nowina jest do was. To są słowa życia do was. Jeżeli przyjmiecie Jezusa, jeżeli Go zaprosicie do swojego życia, to Jego życie i Jego zwycięstwo z krzyża będzie waszym udziałem. Głosimy wam Jezusa. Jezusa, który oddał za was życie i zmartwychwstał, żyje i króluje, na którego imię wszystko na niebie i na ziemi zgina swoje kolano. Nie ma innego Boga. Takiego Jezusa wam głosimy. I takie życie, jak Jego zwycięstwo, może być waszym udziałem, jeżeli narodzicie się z Bożego Ducha. Wybierzcie życie, żebyście żyli. Alleluja!